Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Gzikson Zabójca. Niestety dzisiaj wersja mobilna, bo niestety komputer mi się wysypał, nie wiem o co chodzi. Internet przestał działać. Pingi są jakieś wielkie. No i ogólnie ta katastrofa. Teraz pokażę wam, jest 201 level. Pokażę wam, w jaki sposób udało mi się to osiągnąć. Boję się aż słuchać, jak będzie wyglądał ten odcinek. Wiem, że nie będzie sympatycznie, miło i wesoło. Jak będę słuchał, jak mi trzeszczy coś w tle. No ale właśnie dzięki tej walce zdobyłem 200 level. No i udało mi się nie ruszyć żadnego lochu, tylko sobie tu expa odbiorę, bo na kompie mi się nie udało. No i co? Lochy może wam pokażę. Bo w lochach nic nie zrobiłem. Oprócz tamtego przeciwnika. Tutaj strefa mroku jest nieruszona, czyli dotrzymałem słowa, elegancko, nie? Jeszcze możemy zobaczyć, co się dzieje w świecie Shakes and Fidget ogólnie, tak szerzej trochę. Taxi Zerte już nie jest w Gildii X-Nation, tylko w Ascendance, gdzie też bym chciał się znaleźć, tylko muszę wbić ze 30 leveli najlepiej. Wtedy może mnie zauważą. No, Taxi 225 level, no ale jak widzicie, elegancko siedzi w tej gildii, w której ja chcę też być. Nawet z jednym z członków tej gildii, w której obecnie jestem, rozmawiałem na ten temat. A dlaczego taka decyzja? No oczywiście nowy serwer. Osoby przechodzą na nowy serwer. Polacy nie mają raczej zapału do gry. No, u Niemców to wygląda całkiem inaczej. Niemcy akurat potrafią grać na kilkunastu kontach jednocześnie. U nich nie ma tego problemu, że gracze przestają grać. Ale ja tutaj tylko naciskam, nic nie robię, może by pasowało przejść tutaj do środowisk. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale spróbujemy. Tutaj to nawet nie patrzymy na walkę. Tutaj zobaczymy sobie. Wyżarłacza sobie już zjemy normalnie. Też nie będzie problemów. Możemy sobie podkarmić teraz. Jeden raz. No i co? Kroksa będziemy wysyłać na walkę z koniksem. O, tu już dostał godnego przeciwnika. Nieelegancko, tak ma być. Czyli co, 12 jesienna noc, tutaj letnie dni. Krok spoko na 13 i będę happy. A tutaj z małżonem nie mam miejsca w plecaku. To będę musiał sprzedać. Do toalety się przejdziemy przy okazji. I co? Damy Kowalowi od razu tego mopa. Ogólnie niedawno spukiwałem kolejną aurę w toalecie. Tutaj pokażę wam pierścień bokserski zdobyłem. Pierścień bokserski wygląda mniej więcej w ten sposób. O, to jest pierścień bokserski, ten u góry. Na 33 stronie u góry. 78% klasera, nawet nie jest źle. Bo nie dbałem o niego za bardzo. No i co, bez przedłużania, może nie będziemy dzisiaj robić tych środowisk. Ja się zrobię po prostu, może na kolejnym odcinku. Tutaj spróbujemy zrobić Jasia straszydło. Myślałem, że na hita poleci bez hitu. Nie, poleciał na trzy hity. Nie zdobyliśmy żadnego itemu. Teraz Lilaryś padł na hita. Mamy tu już pierścień. Bez miejsca na klejnot. Niestety te itemy są słabe strasznie.
tak jak mi się wydawało, lepsze, słabsze itemy niż ich brak, bo jak wiecie, nie mamy w ogóle, nie ma miejsca w plecaku. Ach, do stworzenia zaklęcia potrzebne są nakrycia głowy, czyli to trzeba sprzedać, a nie wyposażyć się. Także co? Robimy tornado, mamy inteligencję, wytrzymałość, czyli coś dla maga. Coś dla maga. Serio, mam lepszy naszyjnik teraz. Jak ona ma na zręczność? Nie, to podmieniamy. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy tą zabawą. Mi się wydaje, że nie zdziałamy zbyt wiele, ale to jest tylko moje odczucie. Skonan Barbarzyńca daje nam itemkę na wytrzymałość. I idziemy tutaj. Wiem, wygodniej by było to na kompie zrobić, ale kurde, niestety. Takie życie, no co. No, kasę nie wyjmę, nie? Paco już się na mnie dziwnie patrzy, nie wiem dlaczego. Dobra, czarna broda. Pierścień, siła, szczęście, nie dzięki. Itemka bez... Z tym miejscem jest najgorzej. To jest najgorsze. To jest jak 6 razy 6. Naprawdę. Nakrycie głowy. I muszę przechodzić specjalnie do sklepu, żeby sprzedać item, no naprawdę. O, tutaj będzie epic, mówię wam. Epic tutaj będzie. Mówiłem, jest epic na wszystkie cechy. Jeśli oglądaliście poprzednią część materiału i dotrwaliście do tego momentu, możecie zostawić łapkę w górę i napisać komentarz. Ja stwierdziłem, że przestanę nagrywać, bo to długo trwało. Doszliśmy do 121 tornada i lecimy dalej z tą historią. No jak widzicie, już są problemy. Szczur ściekowy, stawia się. Nie wiem teraz, czy wymienić bronię. Tutaj dwie nieśmiertelki. W sumie można kupić. Epic! Ale fakt! Widzicie? Opłacało się. Na 206 levelu. Teraz jestem w gildii Pactum, ale to nie oznacza, że zmieniałem gildię. To nie oznacza właśnie tego. Ponieważ gildia od poprzedniego odcinka zmieniło się trochę na W18. Poczekaj, W23, jak mi się przypomniały czasy W18. Ja zakupię w tym czasie ten epic. I co? Co wam mogę powiedzieć? Gildia Łby Jabłczana wtedy i gildia w której byłem, czyli ta z cyferkami, połączyły się i po prostu w wyniku połączenia tych gildii Jabłczan stwierdził, że zmieni nazwę. Zmieni nazwę gildii. No i była po prostu, jakby wam to wytłumaczyć, była po prostu ankieta, na jaką nazwę zmienić po prostu nazwę gildii. No, większość zagłosowała na nazwę Pactum. Mi się podoba ta nazwa, ja nie narzekam. No i Akademia
Tutaj jest napisane: zapraszamy do naszej gildii Akademia 3318. Nazwa gildii jest zmieniona po prostu ze względu na Playa, bo oni chyba zmienili gildię z niewyjaśnionych mi przyczyn w sumie. Bo mi nikt o tym nie mówił, dlaczego tak się stało, ja nawet nie dopytywałem. No i co, 180 level, klasek na odpowiednim poziomie, trzy podki, gryf i możecie dołączać bezpośrednio do tej gildii. Jeżeli macie niższy level, piszcie do gildii 300-318. Tyle z tego, co się zmieniło. Tu w sumie ekspa mogę odebrać. Strasznie olewam twierdzę, strasznie. Zobaczcie, tu mam 11 poziom twierdzy, sala rycerska na 10 poziomie. Niedługo się kończy budowa skarbca i lecimy z budową kopalni klejnotów na od razu, myślę, że 10 level. No i będzie można ulepszyć kuźnię, bo zniechęciła mnie twierdza z tego powodu, że nie ulepszy, 50 level muszę wysłać 25 żołnierzy. No to trochę słabo, nie? Ulepszę sobie też żołnierzy i będzie bić. To nawet się opłaca ta awka. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Tamta część 8 minut. A tutaj ja się go zgaduję. Bo nie jestem przyzwyczajony nagrywać na telefonie. Bo nagrywałem cały czas na kompie. A wiecie, że mi się komp wysypał. Nawet fajna broń. Kupujemy ją. I zobaczymy, jaka druga nam wyleci. Bo mamy tutaj 428. A tu mamy 406. Czyli coś w 428 by się pasowało ubrać. Ale mogłem zobaczyć. Szukamy, szukamy. Niestety na razie nic ciekawego nie ma. Coś się znajdzie. 428 mnie interesuje. Już wtedy powinniśmy mieć lepsze szanse na pokonywanie. Przeciwników. Jak widzicie, niedługo nie będę miał tego ziomeczka. Nawet możemy go pokazać. O tego ziomeczka mi chodzi. O, wiecie, 1000 grzybów trzeba kupić. Nie będę miał 1000 grzybów, nie będę musiał na niego patrzeć. I co? Kupujemy dalej. Golda mam w opór, także na ulepszenie ziomeczków myślę, że nie będzie problemów. O, zręczność, wytrzymałość, 428 i to chyba będzie dobry zakup. Nie, nie będzie to dobry zakup, bo słaby rozrzut tu jest. Szukamy dalej. Ogólnie nagrywam w sumie w aucie ten odcinek, tą część. Może słychać jakieś podmuchy wiatru, jeżdżące auta. Oczywiście ja nie prowadzę teraz auta, tylko stoję na parkingu, nie? Taki szalony to ja nie jestem. Siła szczęścia, nie? Teraz trudno jest znaleźć, nie wiem dlaczego. Patrzcie, co bym musiał zrobić, żeby jakbym chciał wymieniać wszystkie itemy u pomocników, korzystając z zbrojowni gabinetu magii. Zbrojownia w sumie teraz jest potrzebna, bo zaraz wam pokażę, jak to wygląda u naszych pomocników. Tylko najpierw tą broń bym chciał znaleźć. Nie chce mi się na dziurę wydawać, szczerze. 428 czy 26 mogłoby być. Kupujemy. Aby mój towar wymienił, to bym się kupił. Wkurzył. Wkupił. Wkupił. Dobry jestem. Wkupił. Zdenerwował. O, to jest max, co mogę powiedzieć na odcinku. Ale kurde, cenzura dobra, nie?
miejsce na klejnot. A, bo ja tutaj nie dałem z ręki. W sumie wytrzymałości z ręka. Z rękę damy tutaj. No to przebieramy się w epiki bez weekendu epickiego, także... A chcę tylko kupić, wiecie, broń. 428. Z te gemy nawet mogę odzyskać. Tu już mamy 428. Teraz potrzebuję po prostu jeszcze jednej itemki. Inteligencja. Inteligencja. Patrzcie, jak mnie szczują. Jest! No ale słaby rozrzut. Nie. W sumie się bardziej opłaca szukać i też bez miejsca na klejnot. Wytrzymałość 428. I to nawet nie jest taki zły rozrzut. Kupujemy. Niestety, troszeczkę trzeba wydać na gemy, na miejsce na klejnot. Mamy już jedną itemkę do toalety, a byłem dzisiaj. Potrzebuję jeszcze 3 itemów i możemy aurę na wyższy poziom wrzucić. No i co? Tu sobie najbezpieczniej zrobić. Zamkniemy. 6, 3, 9, 5, 400. Jeszcze muszę wam pokazać opcje na smartfonach, że zamień broń miejscami, nie? Tu jest zręczność, tu jest wytrzymałość. No i wrzucamy 2 z ręki. No i tak samo jak tutaj. A że to są itemy, jeden item jest epicki, tego zostawiamy na później, a z tego sobie zrobimy odzysk. Daj kowalowi odzysk klejnotu, myślę, że za surowce. Użyj. No, pewnie się zastanawiacie, czemu takie słabe gemy, no ale wiecie, z kopalni na pierwszym levelu. No niestety, 15% baterii. No i tutaj mamy już lepsze staty. Zobaczymy, czy w tornadzie damy radę. Ewentualnie zrobimy strefę mroku. Udało się za którą próbą, ale dalej leci jakoś. Mamy buty już. Raczej do 150 tornada nie dojdziemy. I nie będziemy się starać. Tutaj mamy buty na siłę i naszyjnik na zręczność. Zobaczymy, czy budki potrzebują nasi pomocnicy. Przy okazji zobaczycie, jak oni wyglądają. Tutaj szczwana jest ubrana cała. Tutaj naszyjnik na zręczność. Czyli wojownik już tu jest ubrany. No tylko hełm, klata i buty.
Mamy tu buty, tak? No i tutaj u Magusia to jest słabo. A tutaj w sumie tą itemkę można podmienić. No. Już nawet tutaj brońkę ma. Zręczność, inteligencja, wiem, mógłbym się bardziej postarać, ale mamy chociaż broń. W sumie hełm jeszcze tutaj można by było wymienić. Tutaj założymy wszystkie gemy, jakie będzie potrzebować. Będzie latać bez jednego gema, ale trudno. Spróbujemy coś wymienić później. No i co? Mam kolejną itemkę do toalety. Całkiem spoko. Tutaj buty. Buty muszą lecieć dla maga albo dla wojownika. Do toalety. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Buty dla maga na siłę, sorry. Chociaż dla pancerza można je założyć. No i wszystko. Może sobie od razu zrobimy tutaj pomocników. Tylko magowi damy te dwa gemy i wojownikowi jednego. I możemy spróbować coś tutaj im rozdać. 419. I to są itemy głównie z Tornada. Tak jak wspominałem. Tutaj Barbar ma dobrą broń. Właśnie Maguś chyba nie ma. A miałem dwie bronie, ale jak. Tego nie dam. W sumie magowi. A chyba na poprzednim odcinku wyrzuciłem mopa, nie? Dobra, trudno. Nie będę wydawał epików teraz, bo one są dla aury. No i co, mamy tu brońkę. Siła. Zobaczymy, co z tym wyjdzie. Może wyjdzie dla maga. Dla zwiadowcy szczęście. Nie no, nowy towar. Tu 5 grzybów nie będę wydawał. Serio? Powiedzmy, że mam słaby rozrzut, żeby nie płakać, że nie mam możliwości podmiany. I dla maga, tak? Siła. Ale ktoś urwał. Wytrzymałość. Inteligencja wytrzyma. Nie, ale się zmienią staty. A, dobrze. Pozbądź się. Do toalety nie. Nie wyposaż, kurde. Do toalety. Mamy dla maga wytrzymałość, masno. Czyli Mariusz będzie miał, kurde, broń kozacką. No i co? W sumie
Do następnego odcinka spróbuję zdobyć te 6 itemków. Teraz na odcinkach nie będę zanudzał was. Możemy zobaczyć, jakie mają staty. Tu nie są już złe. Jak na tą, na pomocnika. Tu też nie są złe. Tylko wytrzymałość bardziej trzeba inwestować. A nie, dobre nawet staty były. Nie gadajcie. No i tu do wojownika troszeczkę siły trzeba zainwestować. Czyli co? Zwiadowca jest naszą profesją, znaczy zręczność jest naszą profesją. O, o to mi chodziło. A mamy sporo golda do dysponowania. Już po 100, po 200 zaraz będzie. Czemu zmieniłem? Szczwana jak wygląda? 204 level. Max, teraz Maguś. No już Maguś prawie full. A, już na maksa jest, dobra. Ciekawe, czy dla Barbara starczy Golder. Myślę, że tak. No i mamy wszystkich pomocników na maksymalnym poziomie. Postaram się jak najszybciej skleić ten odcinek i wrzucić na kanał. A kolejny odcinek już niedługo, bo będzie, myślę, że w ten weekend. Wiem, troszeczkę długo czekaliście, ale myślę, że było warto. Także zachęcam was do zostawienia łapeczek w górę i polubień. Jak chcecie, wybierzcie jedną wersję. I co? Możecie zostawić komentarz i subskrypcja, też mile widziana, jeżeli jesteście zainteresowani dalszymi losami tego konta i moich odcinków w sumie. Także jeszcze raz się żegnam, cześć!